Tytuł kursu. Elementy podstawy organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych. Moduł. Zasady gospodarowania odpadami. Temat. Składowisko odpadów. Uciążliwa konieczność. Składowisko odpadów, potocznie wysypisko śmieci, to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, składowisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Właścicielem składowiska jest zazwyczaj miejscowy samorząd terytorialny. W związku ze zbliżającym się Dniem Ziemi znajdujemy się dziś na największym składowisku odpadów w naszej okolicy. Rozmawiamy z panem Tomaszem, inżynierem pracującym tutaj. Witam, panie Tomaszu. Dzień dobry, pani redaktor. Porozmawiamy dziś na temat składowiska odpadów. Panie inżynierze, proszę przypomnieć naszym widzom, czym tak naprawdę jest składowisko odpadów. Składowisko odpadów jest najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną metodą unieszkodliwiania odpadów stałych. Przy zachowaniu odpowiednich reżimów technologicznych można bezpiecznie składować zarówno stałe odpady komunalne, jak i odpady przemysłowe, w tym niebezpieczne. Proszę powiedzieć, czy takie wysypisko musi znajdować się na jakimś określonym terenie? Tak, teren pod składowisko powinien być specjalnie przygotowany, tak aby zabezpieczał glebę, wody gruntowe i powierzchniowe przed infiltracją zanieczyszczeń. Powinien odpowiadać również specjalnym warunkom, takim jak na przykład niskie klasy gleby, właściwe stosunki hydrogeologiczne, to znaczy dobra izolacja wód podziemnych, brak możliwości podtapiania terenu środowiska. Proszę spojrzeć. Jest to schemat dobrze zbudowanego składowiska odpadów. Nasze wysypisko zostało zbudowane właśnie według takiego planu. Wygląda imponująco, ale czy jest bezpieczne i ekologiczne? Tak, nasze składowisko jest w pełni bezpieczne i nieszkodliwe dla natury. Składowisko odpadów musi być zlokalizowane i urządzone zgodnie z przepisami obiektów budowlanych, zorganizowanych do deponowania odpadów o znanych właściwościach. Ze względu na zagrożenie dla środowiska, składowiska odpadów należą do trzeciej kategorii geotechnicznej w klasyfikacji obiektów budowlanych. A czy na tym składowisku mogą znajdować się wszystkie rodzaje odpadów? Czy może wyróżniamy jakieś rodzaje wysypisk? Wyróżnia się następujące typy składowisk. Składowiska odpadów niebezpiecznych, obojętnych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne, w tym komunalne. Wysypisko, na którym się aktualnie znajdujemy, zajmuje się składowaniem odpadów niebezpiecznych, radioaktywnych, dlatego opatrzone jest takim znakiem. Gościliśmy dzisiaj na jednym z największych i najbardziej zmodernizowanych wysypisk śmieci. Takich miejsc powinno powstawać więcej, ponieważ jest to zgodne z zasadami ekologii i bezpieczne dla nas oraz dla naszej planety Ziemi. Materiał został opracowany w ramach projektu Model Systemu Wdrażania i Upowszechniania Kształcenia na Odległość w Uczeniu się przez Całe Życie. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.